Cześć, tu Karolina. Dzisiaj pokażę Wam takie prace ślubne, bo akurat mam trzy boksy gotowe i takie kartki, które zrobiłam jeszcze też jakby dodatkowo. I zacznę od takiego boksa w stylu, nie wiem, shabby chic, trochę vintage, z papierami z 13 Arts i to jest Summer, Vintage Summer, czy coś takiego. I tutaj robiłam ręcznie kwiaty, takie cekinki dodałam. Ten papier lustrzany, który ja bardzo lubię. Matowy papier, satynowany papier lustrzany, satynowany, on się tak nazywa dokładnie. Tutaj kiedyś miałam chyba zielonych kotów, taki do ozdoby łańcuszek, więc też go tutaj użyłam. Całość tak postarzałam troszkę brązowym tuszem z Distressem. Aha, i tu mam, miałam ten. Miałam zakryć sobie zdjęcie, bo tu jest akurat zdjęcie. To zrobię, to zapomniałam sobie wcześniej przygotować. I tam też jest nazwisko. Więc sobie zrobię to za kamerą. No tak mówię shabby chic, ale w sumie to nie wiem, czy to podejdzie pod shabby chic. Ale bardzo bym chciała. Ja to się tak nie czuję za bardzo. Nie jestem zbyt boksowa. Za dużo ścian blisko siebie, jak dla mnie. Tu. Ja tu dam tak. I to jest środeczek. Tutaj jest zdjęcie, one jest, błyszczy się, one jest pokryte cały glossy akcent, żeby było takie wrażenie takiej ramki ze szkłem. Tu jest kalendarz. Ogólnie te trzy boksy idą na jedno wesele, więc musiałam się bardzo postarać, żeby wyglądało inaczej. Mam nadzieję, że mi się udało. I tutaj właśnie też te kwiatuszki. Kurczę, u mnie jest dzień, ale strasznie ciemno. Nie wiem jak. No ale takie pobrązowiłam też te kwiatuszki, zrobiłam też takie brązowe i tutaj robiłam z, te brązowe to jest foam iran jedwabny, a ten biały to jest irański. Dodałam tutaj wszędzie dookoła taką koroneczkę, tekturka, nie wiem, teraz naprawdę zaćmienie. Ale mam już ją bardzo długo, chyba skrapiniec. I tutaj na magnes zrobiona kieszonka. Także to jest pierwszy boksik. Tutaj, aha, jeszcze też nie powiedziałam. Tutaj tak po bokach jest embossing na gorąco. I to jest puder. Ten sobie ze Stamp & Dolls. Taki złoto-zielony. Ale też jest właśnie na biało zrobione. Tutaj jak widzicie, po boku są białe listki, o tu fajnie widać białe i takie większe tym zielonym, także na każdej stronie trochę tego jest. Chciałam tak, żeby coś się działo więcej na tych stronach, więc można powiedzieć, że trochę podchodzi pod mix media. No ja strasznie lubię embossing, strasznie lubię embossować i no,
Bardzo się tym tak jak bawię, tak jak farbami, bo czasem i koloruję tym embossingiem na gorąco. I tu są te stempelki takie, taka jakby ziele takie łąkowe, ale to mi pasowały te listki do tych róż. No i tutaj tak samo, też takie różane jakby. To są te stemple, które użyłam. I puder. I tutaj użyłam pudru z Wow, też taki nowy. Chciałam go spróbować, a pasował mi tutaj do tego szarego. Midas Touch. Z Wow. I tutaj zawiesiłam imiona, tak jakby na tej wstążce. Tutaj taki delikatny kwiatuszek, listki i też takie cekinki. A to fabryka Weny, ten napis. I tutaj następny boks. Też kolekcja z 13 Arts on the Walls. Wall. Dodatkowo jeszcze galeria papieru i 7 Dot Studio. Taki, też miałam taki papier. I tutaj właśnie imiona dałam na takiej wstążce. Delikatna tutaj kompozycja. I tutaj jest puder tym razem z Wow. Midas Touch. Tekturka to jest chyba laserowe love. I tutaj też miał być kalendarz i też taka para młoda. I ta para młoda, no nie chciałam, żeby była cała. Więc tutaj się też trochę pobawiłam. Wytarłam tą rękę, twarz. Wszystko jest dwa albo trzykrotnie embosowane. I tutaj jest tekturka z filigranek, to i ten zegar. To taki kupiłam, jak sobie zrobiłam sama komplet i bardzo chciałam to razem użyć. A napis fabryka Weny. I tutaj taka delikatna kompozycja też z boku. I to wygląda jak brudne, ale to jest taki papier, bo tu, tutaj też jest tak, gdzie niegdzie miały takie jakby kreski. I tutaj te kalendarze, obydwa w tym i w tamtym, to jest Small Wingles Shop. Tu była taka ramka, dlatego tutaj te kwadraciki też potuszowałam po bokach, żeby tą ramkę tak jakby zakryć, żeby się tak nie rzucała w oczy. No, tak trochę ją wycięłam, ale gdzieniegdzie ją było widać i myślę, że teraz to fajnie wygląda. No i też właśnie nie wiedziałam, co tu zrobić, no bo tam sizal i co tutaj z tą parą młodą zrobić. Więc zrobiłam tutaj taki tiul, taka kompozycja jakby właśnie pod tym tiulem. Bardzo mi się to podoba, taki delikatny, fajny efekt z tego wyszedł. I tutaj już takie kwiatuszki papierowe. Do tego użyłam, no i kieszonka z dziurkacza. Więc to by był następny boks. Tak właśnie jak robiłam te boksy, to sobie pomyślałam, że chyba tak taki już mam swój styl pracy, że robię takie mocniejsze akcenty w pracy. I bardzo mi się to spodobało. I tutaj też niby delikatne, ale właśnie są takie różyczki, mocniejszy mają kolor. I to jest kolekcja Serenity z Lemoncrafta. Tu wykrojnik z AliExpress. Taka kokardka, napis z kolekcji. Takie plastikowe dodałam. Ostatnio sobie kupiłam do kwiatków takie środki i tutaj to użyłam. Czy tutaj coś jest do ukrycia? Nie. Dobrze. Więc tutaj też jest tekturka z fabryki Weny. Takie gołąbki 3D. One miały podstawkę, ale ja tą podstawkę wyrzuciłam. Jak sobie wymyśliłam to gniazdko i że to są takie gołąbki w nowym gniazdku, sobie owiły gniazdko. Są takie piórka. Te łodyżki owinęłam tak jakby. I takie kompozycje w środku, żeby nie było pusto i żeby te gołąbki były takie stabilniejsze troszkę. Też te, gdzieniegdzie te gniazdka. Tutaj to są filigranki. I też tutaj embosowałam tutaj takim
nie sięgnę teraz. To jest taki biały ze złotym. Jakby ktoś chciał, to niech napisze dokładną nazwę. Biały ze złotym, a serduszka zrobiłam na biało. Tak samo tutaj te gołąbki, one są na biało. To obwaluta. Obrzeża, te dodatkowe takie kontury, o. Kontury to też są tym embossingiem złoto-białym i tutaj te serce. No a ten środek właśnie zrobiłam biało. No tak jak mówię, właśnie ja się tak lubię bawić tym embossingiem. Trwa to potem 3 razy dłużej, no ale efekt mi się bardzo podoba. I tutaj zrobiłam też taką ozdobę pełni szczęścia i taka pełna kieszonka kwiatuszków. Tutaj miejsce na pieniążki. No i tak jak mówię, właśnie wszystkie te boksy idą na jeden ślub, więc mam nadzieję, że wyglądają dosyć inaczej. Tak, no. Ja sobie to teraz tak rozłożę bardziej dla siebie niż dla was. No ale. Ale będziecie też mieli taki ogląd większy. Tak wygląda. No mi się podoba bardzo. Każdy boks jest inny, tak jak właśnie chciałam. No bardzo jestem zadowolona z tego, chociaż no tak jak mówię, no nie przepadam za boksami. Lubię je robić, lubię jak mi wyjdą. Ale tak, żeby zrobić boksa dla przyjemności, no to ciężko. Właśnie zawsze bardzo chciałam tak zrobić, tak po prostu boksa, ale no jakoś tak ciężko po prostu. No nie jest to coś, co mi jakoś sprawia taką przyjemność wielką. Rozsiądę i zrobię boksa, ale jak już właśnie mam zamówienie, no to bardzo chętnie. Więc tak, to by było to, te 3 boksiki. Teraz wrzucę filmik z takim boksem na rocznicę ślubu, bo mam też nagrane jeszcze z maja, więc teraz mała pauza. Tak na szybko boks z rocznicą ślubu, z kwiatami ręcznie robionymi. Tutaj są takie, starałam się je zrobić z kolekcji. Tutaj jest glossy akcent położony, żeby było tak jakby za szkłem. I tutaj takie ramki, to są kolekcja Heritage Stories z Craft O'Clock. I w środku prezentuje się tak. Też są tutaj kwiaty ręcznie robione. Też takie podstawki dla niego? Właśnie te tak, robiłam z takich z takiego wzoru koronkowego. Ciekawa jestem, co sądzicie. Tutaj liczba. Taki napis. Tutaj też, a tutaj na magnes są życzenia. Pod tym i pod tym motylkiem są życzenia. I teraz kartki, które też zrobiłam dla takiej znajomej. Mogłam sobie wybrać, ale w końcu będę robić jeszcze jedną, bo pani no nie była do końca, znaczy pani, no taka znajoma mojej mamy. Ja się bardziej skupiłam jakby na wizji artystycznej, bo to też jest artystka, malarka. Żeby jak najbardziej tak jakby wizualnie to tak jakby najbardziej atrakcyjne było. A no nie bardzo jej się to podobało oczywiście, ale czułam, że to nie jest do końca to, co się spodziewała, że to będzie bardziej dopasowane do pary młodej. I znajdę, czekajcie. Może znajdę pudełko. O,
I oni są tancerzami. I znalazłam w filigrankach taką tekturkę, którą kiedyś pokazywałam. No szkoda mi tego urywać, więc zrobię po prostu nową kartkę jakąś. No nie, że pani, nie, że to pani chciała, tylko po prostu lubię, jak ktoś właśnie tak bardzo opowiada o tej parze młodej, że mam naprawdę dużo szczegółów, to no lubię to dopasować i po prostu ja nie byłam usatysfakcjonowana odpowiedzią tej pani, jakby wiecie, zadowoleniem tej pani, że wiedziałam, że mogłam się bardziej może postarać. No tutaj są nutki co prawda i tak dalej, no ale bo tą w końcu docelowo jakby wybrała. Ale powiedziała mi, że zrobię nową, tym bardziej, że właśnie ten koronawirus przesunął datę ślubu. Więc tutaj tak to wygląda i tutaj to jest tekturka chyba też ze skrapińca. I tutaj zrobiłam z takiego drucika florystycznego, chyba to się nazywa, obrączki, pomalowałam je na srebrno, żeby pasowały. Tak troszkę tutaj gdzie niegdzie dałam wosku z srebrnego takiego Miki z 13 arc. Wykrojnik to jest Sizzixa, wszystko mam widzieć pod ręką, nic nie chowam. Koronka, no inaczej nie użyję, nie? Więc wszystko tak sobie leży. Tutaj też są takie środeczki wycięte z jakiejś serwetki chyba, takiej ramki, kwiatki z woka. No i takie cudne, po prostu jestem w nich zakochana. Takie różyczki kiedyś kupiłam na strychu. Dawno to było i one dosyć długo leżały i teraz mam ich tak mało. Ale one są takie śliczne, jakby ktoś widział. Teraz są takie trochę tandetne, wszędzie widzę. One są takie naprawdę realistyczne, z papieru, żadnej pianki. Jeszcze właśnie mam fioletowe i te, i tak sobie oszczędzam i tak mi szkoda ich używać, ale są piękne. Jakby ktoś wiedział, gdzie takie różyczki można kupić, to ja bardzo, bardzo proszę o linka. Bo no nie zamawiam tamtych, no bo mi się nie podobają za bardzo, jak już wiem, że są takie też. Ale no dawno ich nie było na strychu już i zawsze patrzę, zawsze szukam i nigdy nie widzę, więc bardzo proszę, jakby ktoś wiedział, to proszę dać znać. Tutaj użyłam takiej starej książkowej kartki. Tam dalej są napisy, ale ja nie chciałam, żeby ich było widać, więc taka brązowa stara kartka. Też właśnie ta Mika. Wykrojnik z Nelly's Choice. Też gdzieś tu. Przypadkiem może leży. Vintasia Romantic Birds. I to są właśnie te kwiatki, tylko ja je odwróciłam. Znaczy ptaszki. Odwróciłam po prostu sobie. I tutaj też jest kraftowy papier z książki i tak. Kraftowy papier z napisem ze słowami książki. I papier bez napisu na górze i on jest posypany tak grubą miką. I tak jakby, nie wiem, czy to widać, troszkę widać te skrzydełko, które jest tak jakby bliżej nas, one jest podwójnie tą miką zrobione, żeby było 3D, takie wiecie do złudzenia, że to skrzydełko faktycznie jest trochę bliżej. Tutaj ta ramka też trzykrotnie wycięta. Tutaj są z tych, z takiej jeszcze albumu od moich rodziców, starego, też takie, żeby były sztywniejsze, on miał sztywniejsze strony, więc tu są listki z tego wycięte, takie kwiatuszki, piórka w kropeczki, bo właśnie wysłała też zdjęcie takiej sukienki w kropki i mówiła, że też taki motyw może się pojawić w tej kartce. Kwiatuszek od Ewy z kanału Ewa Kreatywnie, go sobie tak trochę bardziej zbrązowiłam i tutaj wkomponowałam. Tutaj kwiatuszki, no taka kompozycja, wiecie. A to jest też Seven Dots Studio. I wszystkie oczywiście bazy
to są wazy z rzeczy z papieru, więc jeszcze takie prace. I już ostatnie, ale gadam długo dziś. To są prace na wyzwanie z galerii papieru chyba. I tematem były białe kwiatki, więc tutaj jest ich papieru kolekcja coś obzach, ale tego wam nie powiem, bo papier mam schowany. Miłość uskrzydla, to jest napis ze studia 75. Taki motyl tam był na tych papierach, więc też go wycięłam. Tutaj taką ramkę zrobiłam, kwiatuszki. To wszystko jest to było na tych papierach i tylko ja to powycinałam. Tutaj zrobiłam takie malutkie jakby bzy, bo tutaj one są z takimi różowymi środeczkami podniesione, to jest na dwie warstwy, żeby się tak było wrażenie optyczne. No i te ptaszki zza tej ramki. No i tutaj też, no i miłość uskrzydla, więc podpięłam to pod śluby. A tą, no po prostu jest też taka jakby klimatycznie, jakby tu inny napis dać, to też może być ślubna jak najbardziej. Tu jest taki border z filigranek. Motylki to jest kolekcja Harmonii z Mintaya. Motylki są z Birdsong, chyba ta kolekcja się nazywa. I całość jest spryskana z Actiona taką kurzem dust. Takim metalicznym, w kolorze srebrnym chyba. No i tutaj też są tekturki z filigranek i co? Listki z kolekcji też z tej Birdsong. No i kwiatuszki też sama tutaj robiła. Także to by było tyle. Jak komuś się podobało, proszę o łapkę w górę. Zapraszam do subskrypcji kanału, kto jeszcze tego nie zrobił. I tyle. Dzięki i do następnego filmu. Cześć!